Fiat 126P, potocznie zwany maluchem, ma w naszym kraju niewątpliwie status auta kultowego. Pojazd ten przyczynił się w znacznym stopniu do zmotoryzowania naszego kraju, dlatego tak wiele osób miało z nim styczność na jakimś etapie swojego życia. Podstawową wersję tego samochodu zna praktycznie każdy, jednak inaczej jest już z tymi rzadszymi wersjami oraz prototypami. W tym filmie przedstawię Wam 10 najciekawszych wersji Fiata 126P, o których być może nigdy wcześniej nie słyszałeś. Zanim jednak przejdę do omawiania konkretnych modeli Fiata 126, to chciałbym zaprosić do zostawienia subskrypcji na moim kanale oraz do zostawienia komentarza. Życzę miłego oglądania. Firma Steyr Puch, pochodząca z Austrii w latach 1974-75, produkowała bardzo unikalną wersję malucha. Do pochodzących z Austrii maluchów montowany był silnik w układzie Boxer o pojemności 643 cm3 i mocy 25 koni mechanicznych. Silnik ten, mimo iż posiadał zbliżone parametry do seryjnego, to sprawował się znacznie lepiej. Maluchy z silnikiem w układzie Boxer rozpędzały się szybciej i osiągały wyższą prędkość maksymalną. Co ciekawe, Fiaty 126 w tej wersji nie były montowane w całości na terenie Austrii. Do fabryki Steyr Puch trafiały bowiem samochody pozbawione silnika oraz kół. Do tak przygotowanych maszyn w fabryce były montowane już silniki w układzie Boxer i wszystkie pozostałe elementy. Samochód Steyr Puch 126 posiadał też seryjne ogrzewanie benzynowe, które finalnie wpływało na to, że finalnie samochód spalał nieco więcej benzyny niż podstawowa wersja Fiata 126. W 1990 roku pojawiła się koncepcja maluszka bez dachu i już rok później rozpoczęto seryjną produkcję tego nietypowego Fiata 126. Początkowo model ten nosił nazwę Polski Fiat 126P Cabrio, jednak nieco później trafiał on już na rynek pod nazwą Bosmal 126 Cabrio. Najważniejszym wyróżnikiem tego maluszka był oczywiście miękki, składany dach, który posiadał specjalne okna. Samochód został również odpowiednio usztywniony tak, aby brak dachu nie wpływał negatywnie na samą konstrukcję. Zainteresowanie tym modelem w naszym kraju nie było zbyt duże, dlatego Bosmal tworzył głównie wersję Cabrio na eksport. Produkcja tego egzotycznego maluszka została zakończona w roku 1995. Przez cały okres produkcji na rynek finalnie trafiło zaledwie 500 egzemplarzy, z czego tylko 100 pozostało w naszym kraju. Samochód ten wyróżnia się przede wszystkim swoją jednostką napędową. Do tego samochodu produkowanego w Stuttgarcie montowany był dwusuwowy silnik o pojemności zaledwie 250 cm3. Dysponował on mocą 15 koni, które rozpędzały ten niewielki samochodzik do prędkości 90 km na godzinę. Kluczowe pytanie, jakie się nasuwa, to po co komu maluch o jeszcze słabszym silniku niż ten klasyczny? Odpowiedź na to jest dość oczywista i skrywana przez prawo, jakie w tamtym czasie obowiązywało w Niemczech. W tamtym okresie istniała tak zwana czwarta kategoria prawa jazdy, która umożliwiała jej posiadaczom poruszanie się pojazdami o pojemności nieprzekraczającej 250 cm3. Sam maluch nie różnił się w żaden większy sposób od wersji, jakie znamy my. Oprócz silnika wyróżniać się on mógł jedynie emblematami na karoserii. Co ciekawe, model ten na tle dostępnej konkurencji był bardzo zachwalany przez właścicieli, którzy zwracali uwagę na dużą liczbę miejsca w kabinie. Koncepcja ta jednak umarła śmiercią naturalną wraz ze zmniejszającą się liczbą osób, które posiadały właśnie taką kategorię prawa jazdy w Niemczech. Mimo iż Fiat 126 bis nie jest aż tak rzadką konstrukcją, to nadal sporo osób nie ma pojęcia, że produkowany masowo był maluch z silnikiem chłodzonym cieczą. Oprócz tego cechą charakterystyczną tego modelu była klapa bagażnika podnoszona do góry, która skrywała prawdziwy bagażnik. W samej konstrukcji zastosowano podobno aż 800 zmian, które wpływały na to, że bis był bardzo odróżniającym się maluchem. Niestety konstrukcja ta miała jedną ogromną wadę, która wynikała ze sposobu chłodzenia silnika. Cały układ był po prostu niewydajny i awaryjny. Właśnie ze względu na awaryjność ludzie niechętnie podchodzili do tej odmiany malucha, mimo iż posiadała mocniejszy silnik gwarantujący nieco lepszą jazdę.
Produkcję tego modelu rozpoczęto w 1987 roku i w sumie fabrykę opuściło blisko 200 tysięcy takich maluszków. Wszystkie bisy składane były w fabryce w Tychach do roku 1991, kiedy to na rynek wprowadzono Fiata Cinquecento. Bez wątpienia był to ciekawy projekt, jednak nie został on odpowiednio przetestowany, przez co pojawiały się tak liczne problemy właśnie z tym modelem malucha. Maluch jako samochód dostawczy. Taka idea narodziła się w głowach inżynierów w roku 1974. Zespół pracujący nad projektem Bombel przy współpracy z ASP zaprojektował malucha, który w tylnej części posiadał wykonaną z żywicy i włókna szklanego zabudowę, która miała służyć do przewozu większych ładunków. Samochód ten posiadał w swojej zabudowie dwa poziomy, które oddzielone były demontowalnymi półkami. Maksymalnie maluch ten miał mieć możliwość przewożenia ładunków o całkowitej masie nie przekraczającej 300 kg. Aby chronić kierowcę oraz pasażera, zamontowano między dachem a zabudową specjalną siatkę. Maluchów z taką zabudową powstało na pewno kilka, jednak nigdy nie trafiły one do masowej produkcji. Kilka z nich posiadało nawet zabudowy z oknami w bocznej części. Maluchy w wersji Bombel były wykorzystywane podobno przez jakiś czas jako samochody serwisowe podczas rajdów Fiatów 126P. W późniejszym okresie natomiast prototypy, które powstały, były najprawdopodobniej wykorzystywane do pracy w gospodarstwach rolnych. Po tym jak klasyczny Fiacik 126 osiągnął duży sukces, polscy inżynierowie chcieli prowadzić dalszy rozwój tego modelu, jednak dużą przeszkodą okazywał się silnik umieszczony w tylnej części samochodu. Z tego powodu rozpoczęto pracę nad samochodem silnikiem umieszczonym z przodu. Nowa konstrukcja wyróżniała się tym, że samochód został wydłużony o 19 cm, co wymusiło na inżynierach zastosowanie nowej maski, od której wziął się pseudonim tego prototypu Ryjek. W samochodzie wykorzystywano nadal ten sam silnik, jednak został on odwrócony o 180 stopni, a jego moc została zwiększona o 4 konie mechaniczne. Chłodzenie silnika było wspomagane przez specjalną dmuchawę. Duże zmiany spotkały natomiast zawieszenie, które zostało przerobione tak, aby pojazd z silnikiem umiejscowionym z przodu prowadził się jak najlepiej. Co ciekawe, konstruktorzy postanowili z przodu zastosować hamulce tarczowe. Przeniesienie silnika do przodu poskutkowało również tym, że zwiększyła się przestrzeń bagażnikowa oraz pojawiła się możliwość składania kanapy. Powstało w sumie kilkanaście prototypów tego pojazdu, które różniły się od siebie niewielkimi szczegółami. Ostatnie wersje tego modelu posiadały nawet trzecie drzwi na wzór tych z Bisa. Prace nad tym projektem zostały finalnie zakończone w połowie lat 80. Prawdopodobnie przyczyną tego, że samochód nie był dalej rozwijany, był fakt, że rozpoczęto pracę nad całkowicie nową konstrukcją, jaką był samochód Beskid. W latach 1989-1993 produkowany był FSM Niki, czyli samochód, który był naszym polskim produktem eksportowym na rynek australijski. Dokładnie tak, maluchy również były eksportowane do tego odległego kraju. Wersja ta odróżniała się przede wszystkim tym, że posiadała kierownicę po prawej stronie, co było oczywiście spowodowane tym, jaki ruch obowiązuje w Australii. FSM Niki występował również w wersji Cabrio. W Australii był to samochód traktowany trochę jak zabawka, idealna do podróżowania po mieście. Do dziś natomiast można spotkać tą egzotyczną wersję malucha na ulicach australijskich miast. Niewiele osób wie, że w 1976 roku pracowano nad wersją kombi polskiego Fiacika. Różnił się on w sposób znaczący od klasycznej wersji. Jego rozstaw osi został powiększony o 100 mm, natomiast zwis tylny był dłuższy o 70 mm. Zastosowanie tych modyfikacji poskutkowało tym, że maluch zyskał całkiem sporą przestrzeń załadunkową, a dodatkowo również pasażerowie na tylnych siedzeniach zyskali nieco przestrzeni. Samochód charakteryzował się wydłużoną karoserią oraz podnoszoną do góry klapą. Sam bagażnik posiadał przestrzeń załadunkową o pojemności 500 dm3. Kanapa również była składana, co powiększało przestrzeń bagażnikową w znacznym stopniu. Kanapa była składana, co powiększało przestrzeń bagażnikową w znacznym stopniu. Z
Samochód ważył 630 kg i mógł przewozić do 80 kg dodatkowego ładunku. W 1975 roku rozpoczęto prace, których celem było stworzenie nieco powiększonego malucha. Prace nad wydłużonym Fiacikiem były prowadzone pod przewodnictwem Wiesława Wiatraka. To, co wyróżniało tą wersję, to powiększony rozstaw osi oraz wydłużona o 10 cm karoseria. Główną zaletą przedłużonej wersji malucha była większa ilość miejsca dla pasażerów siedzących na tylnych siedzeniach pojazdu. Sama masa własna tego pojazdu wzrosła do 610 kg, jednak inżynierowie zadbali o odpowiednią dynamikę poprzez zwiększenie mocy silnika do około 26 koni mechanicznych. Aby wydłużyć malucha, konstruktorzy tego prototypu wstawili pas blachy zaraz za środkowym słupkiem. Zmianom uległo także tylne zawieszenie, które zostało odpowiednio wzmocnione. Nad samochodem pracowano w sumie kilka dobrych lat, na przestrzeni których wprowadzano różne innowacyjne rozwiązania. Finalnie projekt nigdy nie wszedł do masowej produkcji. Polscy inżynierowie pracowali również nad maluchem z silnikiem diesla. Miało to miejsce w latach 80., kiedy to benzyna zaczęła być trudno dostępna. Konstruktorzy rozważali zastosowanie silników japońskiej firmy Kubota. Rozważana zarówno była wersja 3, jak i 4-cylindrowa. Finalnie zdecydowano się na tą drugą, która mogła się pochwalić pojemnością na poziomie 800 cm3 oraz nominalną mocą 24 koni mechanicznych. Finalnie powstało jedynie kilka sztuk tego samochodu, z których prawdopodobnie tylko jedna przetrwała do czasów współczesnych. Oficjalnie mówi się, że nie kontynuowano tego projektu ze względu na wysokie koszty związane z rosnącym kursem japońskiego jena. Mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Jeszcze raz zapraszam do zostawienia subskrypcji na moim kanale oraz zapraszam na inne moje filmy. Do zobaczenia.